Bożego Narodzenia są szczególnymi świętami, świętami rodzinnymi. Ja Państwa Was traktuję jako taką drugą swoją rodzinę. Święta Bożego Narodzenia i okres noworoczny to też czas podsumowań i spoglądania w przyszłość. Te święta, ta Wigilia to szczególna Wigilia, bo dziś możemy podsumowywać nie tylko jeden rok, ale minione 4 lata, czyli poprzednią kadencję i patrzeć w przyszły rok, ale też w następne 4 lata, ponieważ nie zamierzam Was przez 4 lata opuszczać. Mam nadzieję, że większość załogi jest zadowolona. Ja z każdego pracownika pracującego w starostwie się cieszę, bo to są najwspanialsi ludzie w powiecie tomaszowskim. Wszystkim Państwu, uczestnikom dzisiejszego spotkania, Waszym rodzinom życzę wszelkiego dobra. Najpierw zdrowia, ambitnych planów życiowych i ich skutecznej realizacji. Niech ten czas świąteczny upłynie wszystkim w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości, radości i przede wszystkim miłości. Tylko dobrych dni życzę Państwu. Składajmy sobie życzenia, życząc sobie dużo radości i pokoju, by ten Jezus nowonarodzony zagościł w naszych rodzinach, w naszym domu, by więcej było tej radości, tej miłości, bo bardzo brakuje nam takiej prawdziwej miłości, takiego prawdziwego uśmiechu, która płynie z głębi serca, a tą radość może dać tylko właśnie ta Boża dziecina. I tego nam potrzeba, bo nieraz jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu na takie zwykłe jakieś gesty ludzkiej dobroci i miłości. Tego wszystkiego wszystkim życzę. Życzę Wam też, Szanowni Państwo, żebyście przez ten okres świąt Bożego Narodzenia zwolnili tempo życia, bo otacza nas wiele piękna, natomiast w codziennym rytmie życia my go po prostu nie zauważamy. Te dni niech będą po prostu wolniejsze dla Was, by dostrzec to, co jest wokół nas, a naprawdę wiele rzeczy, wiele wspaniałych
zjawisk otaczających nas, jak i również wspaniałych ludzi nie dostrzegamy. Przez to, że jesteśmy zapracowani, mamy mało czasu, zwolnijmy, a naprawdę święta będą dużo, dużo wspanialsze. Sobie wymarzycie, ale w nowym roku też życzę Wam tych dwóch szczęść, tego małego i tego dużego, bo spędzając ten rok właśnie w takiej atmosferze, że będziecie szczęśliwi małym szczęściem i szczęśliwi dużym szczęściem, naprawdę za rok stwierdzicie, że poprzedni rok był udany. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu. Państwu wspaniałej szampańskiej zabawy w nocy sylwestrową. Bawcie się do białego rana i oddajcie się akurat w ten dzień czemu innemu, nie miłości rodzinnej, ale po prostu szaleństwu, bo to jest ta noc, kiedy trzeba też zaszaleć. Na wszystko jest, szanowni Państwo, czas. Czas jest na pracę, czas jest na rodzinę, ale i musi być też czas na zabawę i szaleństwa, bo cóż by było warte życie bez odrobiny szaleństwa.